niesamowite przeżycie, bo człowiek jest zupełnie sam z tą swoją historią. Pisze ją w gabinecie albo też jak ja w kuchni, bo wtedy ten biurka jeszcze nie miałam. I naraz się okazuje, że udaje się kogoś zainteresować, bo to też nie było tak, że ktoś do mnie dzwonił i powiedział, chcemy zekranizować pani książkę, bo tak nam się bardzo podoba. Jak się ta pierwsza część ukazała, to internauci nam, znaczy mnie pisali, zwracali uwagę, że tak bardzo im się podoba, tak się, że czekają na drugą część, że to jest gotowy scenariusz filmowy, że długie noce i dnie i tak by bardzo chcieli zobaczyć to na ekranie. I myśmy się z moją wydawcą zaczęły interesować tym, co to trzeba zrobić. Więc... w ciemności. Odkarmili bochnem trwóg. Przymierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku miny. Zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Mariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza, jaką znam. Ma pierwsze chwili do ostatka. Serca, tak ich mało, a usta, tyle ich. My sami, tacy mali, krok jeszcze przejdziemy w mit. My sami, takie chmurki u skrzyżowania dróg, gdzie armaty stuleci i krzyż, a na nim Bóg. Te sznury przez szubienic, długie na końcu dzwon, to chyba dzwon przestrzeni. I taka słabość rąk. I ulatuje, słyszę. Ta moc jak piasek w szkle zegarów starodawnych. Budzimy się we śnie bez głosu i bez mocy i słychać dudni sznur.